Dziś w rozmowach w toku. Dlaczego rok po ślubie chcesz rozwodu? Rozwód bierze pod uwagę każdy z was. Misiu. Hej. Dzisiaj bym się już nie zgodził. Rozmowy w toku. Prawdziwi ludzie, prawdziwe historie. Rok temu spotkałam się tu z Anią i Sebastianem. Wtedy byli świeżo po ślubie i mieli problem z zazdrością. Dziś, zamiast świętować pierwszą swą rocznicę, Ania myśli o rozwodzie. Wcale nie z powodu zazdrości. Sebastian nie jest zazdrosny na chwilę obecną. Znaczy jest, ale trochę. Tylko, że w tej chwili no, nie ma go w domu. Nasze małżeństwo jest fikcją. No tak jakby go nie było, bo on od rana do wieczora pracuje. Od rana do wieczora go nie ma, jestem sama z dziećmi w domu, wszystko robię sama. No nie ma go po prostu. Jeśli ta sytuacja się nie zmieni, no to będzie musiało dojść do rozwodu. Moim zdaniem się nigdzie nie wyniesie, no bo przecież nie ma gdzie iść. Z dwójką dzieci nikt jej nie weźmie tak szybko. No po drugie, co w sądzie powie, że co, że rozwodzi się, bo dużo pracuje i na dom zarabiam? No jak to powie, no co ona tam powie? Powiem, że go po prostu całymi dniami nie ma w domu. Rano wychodzi o godzinie 8, o godzinie 23 wraca. Dzieci to już go w domu go nie poznają. 22, to ty kończysz pracę. Całymi dniami siedzę sama. Ale na twoje rzeczy trzeba zarobić. Ale na jakie na moje rzeczy? To nie chodzi o to, czy na moje rzeczy ale trzeba. Ale dobrze, masz w tygodniu Sebastian ma 2 dni wolnego. Powinien mieć, ale remontuje dom swojego szefa. I gdzie powinien być w domu. Ale co chcesz powiedzieć? Mów, ja się zaraz ci powiem. No i całymi dniami pracuję, całymi dniami go w domu go nie ma. Wszystko muszę robić sama. Rano wychodzi, wieczorem przychodzi. A jak jest remont u szefa, to też od 8 do 22? To od 8 do 19, do 20, do 21. Jak mówię, że żeby był w domu, on mówi, że on musi pieniądze zarabiać. No tak, no muszę zarabiać. No dobrze, musisz zarabiać pieniądze. Twoja kosmetyczka. No dobrze, ale twoje okej, papieroski, no dobra. 400 papieroski, kosmetyczka co miesiąc. No dobrze, fryzjer, ale to ciuszki, nie ciuszki, ale dobrze, wszystko to, ale to nie chodzi o to. Kiedyś żyliśmy cały na cały miesiąc ale jako tako, ale 10. Ale poczekaj, ale dobra, ale kiedyś żyliśmy na zupełnie innym poziomie, no, bo na niskim poziomie. I kiedyś szło. I no widzisz, i kiedyś teraz szło. A no dobra, no teraz. A teraz muszę więcej pracować, żeby więcej zarabiać. Ale nie musisz, bo jakbyś mniej zarabiał, to ja bym nie musiała sobie zrobić paznokci. No to dlaczego nie? Nie musiałabym sobie iść do kosmetyczki. Ale no to nie iść do tej kosmetyczki. Nie rób tych paznokci ale czemu? I wtedy ja będę mógł mniej zarabiać i będę mógł być częściej w domu. Nie, bo ty będziesz tak pracował tyle samo, bo ty chcesz tam pracować. Tak, chcę, bo lubię pracować. No, no to widzisz, ty ale lubisz pracować, ale ty lubisz pracować, a nie wolisz w domu siedzieć? Lubię pracować, ale lubię tą pracę, ale to jest właśnie jego problem, że on pracuje non-stop, ciągle, w domu go nie ma. A twoim problemem jest to, że musisz wydawać pieniądze, które przynosi twój mąż. No powiedziałaś tak, jak nie będziesz przynosił, to nie będę musiała robić paznokci. No to teraz jak nie wydaje, to ja będę mniej pracował. Dlaczego twoja żona musi robić paznokcie i musi iść do kosmetyki? No to trzeba się jej zapytać, bo moim zdaniem może sobie no dobra, ta kosmetyczka papieron. 400 papierosy, proszę, rzuć te palenia. Ja nie palę, nie trzeba palić w życiu. Nigdy nie paliłeś, nie wiesz, co to rzucić. Nawet nie próbuję. I dobrze, jakby nie paliła, to 400 mamy do przodu. No i wtedy, jak długo siedzisz w pracy? No, mógłbym tak wtedy samo mniej pracować. Ale jak mniej pracować, jak ty musisz iść rano do pracy i jesteś... Ale jak? Ile razy ci mówiłam, żebyś był w domu wcześniej i co mi powiedziałeś, że nie możesz? Dobrze. No to co, no co, dobrze. Dobrze. Opisz swoją pracę. Od rana do wieczora. No, lubię, no. Patrz na twarz. Zawsze lubiłem gotować, zawsze lubiłem coś pichcić. Tak, ale im więcej godzin, tym lepiej, z ludźmi tak gotujemy. No mam, no tak. Dzisiaj jest kim? Proszę bardzo. Szefem kuchni. Szefem kuchni. Proszę. O, widziałeś jaka kariera? Ale to nie docenia tego. Ale to nie chwali się tobą. Czy ja mam to doceniać, tylko chodzi o to, że ciebie nie ma w domu. Tylko. I teraz się nie odzywa. Jeżeli ja mam usłyszeć na koniec miesiąca, nie mamy już pieniędzy, no to co ja mam później zrobić? A, no to sorry. To ja muszę zapierdzielać po 13-14 godzin ale dziennie, ja ci, żebyś ty miała te ale pieniądze. Ale nie, ja już ci powiedziałam, kiedyś żyliśmy na zupełnie mniejszym... Kiedyś, właśnie. Poczekaj, na zupełnie mniejszym poziomie i nam starczało. A gdyby teraz też tak było, no to chyba... Czy praca jest ważniejsza od rodziny? Bo nie, taki zarzut usłyszałam. A moim... Tak. Jest? Nie jest. Na przykład mój poród. Rodziłam... Nie pamiętam, jaki to był dzień. Sobota chyba bodajże to rodziłam. Godzina 15, dzwonię do Sebastiana, że mi odeszły wody. I że ma przyjechać. A Sebastian do mnie mówi, że on nie może teraz przyjechać, rzucić wszystkiego, bo on musi pracować, bo on jest sam.
Tak, ale 2 tygodnie temu mi powiedziałaś, że ci odeszły wody i to był psikus. Nie powiedziałam, że ci odeszły. Ale powiedziałaś, że rodzisz. I ty mi mówisz, siedzę tutaj sobie, idę do kuzynki, siedzę sobie tutaj i rodzę, nie? Ja zajeżdżam, a ona się ze mnie śmieje. No to jak? Poczekaj, przepraszam bardzo. No proszę cię. Przepraszam cię bardzo, nie. Dobra. Ale jak nie było tak, skoro było? Ale poczekaj, że rodzisz. Nie, nie miałeś czasu przyjechać na poród. Nie miał czasu przyjechać. Byłem. Poczekaj. Cały poród byłem. No to był czy nie był? Ania. Był na porodzie, ale nie, tak, nie przyjechałem od razu. Nie przyjechał od razu. A jak długo poród trwał? 10 minut. Ja zapierdzielam po 13 godzin na stojąco. Ale dobrze, żeby rodzina funkcjonowała. Słuchaj, ja ci powiem. Poczekaj, żeby rodzina... Których w ogóle nie ubrała. Żeby rodzina... A ileż rajstopy kosztują? 60 zł prawie zemdlałem w sklepie. I w ogóle ich nie ubrała, no. Bo jej nie pasowały. Mi nie pasowały. 60 zł wyrzucone i leży w szufladzie. Może się, dobrze, ale się przyda bo jeszcze. Miałam do tego nawiązać. To nie chodzi o to. Rodzina nie polega na tym, żeby mąż cały czas pracował. Nie? Żeby... Dlatego rozwód proponujesz. Tak. No dobrze, ale musisz też zwrócić uwagę, że nie chodzi wyłącznie w takim rozwodzie tylko o ciebie. Są też dzieci. Ale co powiesz? Są dzieci. Rano wychodzisz o godzinie 8. Hubert, półroczny synek, jeszcze śpi, także taty nie widzi rano. Nadia idzie do przedszkola i rzadko kiedy zdarzy ci się Nadię zaprowadzić do przedszkola. Przechodzisz do domu o godzinie 23. Śpią. Dzieci śpią, Hubert śpi, Nadia śpi. Jedynie co się zobaczy, jak przenosisz ją z kanapy na moim zdaniem dzieci ale mają wspomnienia. Ale poczekaj, ale kiedy... To jest ciekawa teoria. Myślę, że dzieci mają... Ale poczekaj, to ile teraz ona ma czekać? 6 lat ma tatuś tak pracować, że dzieci... Ania, posłuchajmy tej teorii. Moim zdaniem dzieci mają od 10 roku życia naprawdę wspomnienia i będę Ale jak od 10 roku życia mają wspomnienia? No tak. Teraz będziesz czekał, aż Nadia będzie miała 10 lat? Ja nie będę czekał. Przez kolejne teraz 6 lat? Nie, czekać będziesz do 10 roku życia i wtedy im się przedstawisz jako tata? Tak, to teraz przez kolejne... No jestem jako tata, no przecież ona wie, że jestem jako tata. Ale jak? Przecież jak były takie chwile, jak Huberta brałeś na ręce, to płakał. A czemu płakał? No bo ciebie chyba nie poznawał, nie? Czyli ty nie robisz nic i ty nie robisz nic. I taki mamy efekt. Co mają zrobić, żeby to zmienić? Mam nadzieję, że posłuchacie opinii naszej loży, która tutaj gorąco dyskutowała w czasie waszego sporu. Zaczęliśmy rozmowę od tego, czy Ania ma napisać w pozwie rozwodowym, że chce rozwodu, bo Sebastian za dużo pracuje. I teraz jest pytanie, czy pracoholizm Sebastiana to jest wystarczający powód do rozwodu? Sprawdźmy, co sądzi loża. Nie. No proszę, wiadomo. Nie, ale co to znaczy, Agnieszka? No, że nie, no bo tutaj wiele jest aspektów tutaj tego związku. Ja bym się raczej nie posuwała do tego, że to pracoholizm będzie tutaj głównym winowajcą. No, tylko... A to mają się rozwieść czy nie? Nie, no uważam, że nie, tylko zawalczyć o ten związek, ale razem. No, dla mnie oczywiście powód, że facet idzie do pracy i zarabia na rodzinę na pewnym poziomie i straszenie go tym, że to będzie powód do rozwodu, to dla mnie to jest śmieszne. W takich czasach żyjemy, żeby po prostu móc utrzymać rodzinę, no niestety, no ktoś musi pracować, tak? Pozwólcie, że wezwę tutaj na świadka naszego terapeutę, który z dystansu jest w stanie ocenić te emocje, które się obudziły w studiu. Karolu, czy ty uważasz, że Sebastian faktycznie jest w stanie zrezygnować z tych 2 dni dodatkowej pracy pod warunkiem, że jego żona rzuci palenie? Po przerwie. Bardzo chciałabym mieć dziecko. Z męża przekonałam w końcu do tego i staramy się, a nie wychodzi i na tym tle tylko się kłócimy ostatnio i tak jak kiedyś była sielanka, tak teraz ciągle są spięcia. No i mam nadzieję, że coś wykaże pozytywnego te badania, bo jak nie, no to raczej będzie ciężko z nami. Dawid? Aukcje internetowe, sklepy online, płatności kartą kredytową, koszty przesyłki, internetowe newslettery, hasła dodaj do koszyka i kup teraz. To dla moich gości codzienność. Jak przez internet kupuję, to mam taką niespodziankę, to jest takie fajne. Aukcja kończy się w nocy, ja sobie ustawię budzik i wstanę. Są nowe kolory, są nowe cienie, nowe paletki, no to trzeba to mieć, tak? Bliscy nazywają ich internetowymi zakupoholikami. Zostawiła mi pieniądze, że zapłaciła rachunek. Ona kupiła te futro i buty. Ile z tych rzeczy używasz? No, faktycznie. Jedz swoje ciuchy, swoje kosmetyki, płać tym, to będzie twoja waluta. Jak ich z tego wyleczyć? Poznajesz, Kamila, te rzeczy? Tak. Natomiast w tym momencie ich mieć nie będziesz przez 2 miesiące.
Nie, no po prostu lubię jaja robić. Rozmowy w toku. Prawdziwi ludzie, prawdziwe historie. We wtorek, 1 marca. Ania rok po ślubie chce rozwodu, bo jej mąż kocha pracę bardziej niż ją. Czy to małżeństwo da się uratować? No ja myślę, że to warto spróbować, bo w tym momencie to rozumiem, że przekrzykujecie się wzajemnie, tak? Sebastian ma swoje argumenty, Ania swoje argumenty, natomiast nie było żadnej próby takiej, żeby zobaczyć, czy faktycznie to doprowadzi do jakiejkolwiek zmiany w kwestii pracy. Czy Sebastian jest słowny, tak? Tak, dokładnie, bo w tej chwili po prostu jakby no nie mamy żadnych faktów, tak na dobrą sprawę, które to potwierdzają. Więc myślę, Sebastian, że porozmawiajcie sobie z Anią, ustalcie sobie być może budżet, trzymajcie się tego budżetu i ty wtedy zobaczysz po prostu, czy jesteś w stanie zmniejszyć ilość pracy i czy Ania będzie musiała wtedy iść do pracy. Czy jesteś na to gotowa? Czekam na relację z tego, jak tobie się udało zapanować nad budżetem, a jak tobie się udało powstrzymać od pracy. Dobrze. Dzięki. Trzymam kciuki. To zdjęcie sprzed 3 miesięcy. A dziś Klaudia i Dawid, zamiast patrzeć na siebie z miłością, mają kryzys. Złoszczą się na siebie, bo nie mogą zajść w ciążę. Rodzina no to mąż, żona i dziecko, tak? I chciałabym do tego dążyć, żebyśmy właśnie mieli dziecko. No, staramy się, nie wychodzi. I duże jest prawdopodobieństwo tego, że po prostu się rozwiedziemy, jeśli nie będzie można mieć tych dzieci. No bo jednak i ja chciałabym mieć dziecko, i on chciałby mieć dziecko. No, nie wychodzi. A to już powód, że się rozwodzi? No myślę, że skoro obojgu nam zależy na tej pełnej rodzinie, no to będziemy szukać po prostu tej możliwości, tak? No, jeśli okaże się, że nie mogę mieć dzieci, no to na pewno gdzieś poszuka kobiety, która będzie mogła, tak? Mu dać to dziecko. Mi też zarzuca, że przeze mnie to może być. I ostatnio nawet wypomniała, że zmieni mnie na kogoś innego, na kogoś, kto... Daj to dziecko, no i za jakiś czas się rozstaniemy przez to. Możesz tak jakoś bardziej klarowniej wytłumaczyć, dlaczego miałabyś porzucić Dawida? No dlatego, mówisz, że Dawid... on pewnie zostawi wtedy mnie, tak? Już się zdarzy. Kiedy zostawi? Jeśli się okaże, że nie mogę mieć dzieci. I? Chciałabym nie poznać tego bólu porzucenia. Ja też chciałem mieć dziecko i mieć pewną rodzinę. Boi mi się tego, że dzieci nie będzie. Nie wiem, jak to będzie dalej. Nie wiem, jak to będzie dalej. Ja przychodzę do domu i rozmawiasz z koleżankami przez Facebooka. Raczej w sprawie dzieci ewentualnych? Nie wiem, no nie czytam, nie zaglądam, tylko wiem, że ma więcej tam tych swoich dziewczyn różnych niż... Nie mam dziewczyn. Zajmuję się tobą i... Czujesz, że się nie zajmuję tobą? No ostatnio właśnie przez to, że ciągle mówię o tym dziecku, on na mnie krzyczy, kłócimy się. Przepraszam bardzo, ty nie tylko mówisz o dziecku, ale pracujesz... Krzyczysz na mnie. Przepraszam, pracujecie nad dzieckiem, czy zaprzestaliście? Pracujemy. Jak intensywnie? No tak intensywnie, jak się da. Prowadzę kalendarzy. Czyli nawet każdego dnia? Tak. No. No to jak się tobą nie zajmuję? Jak wy każdego dnia? No ale to czasem jest takie po prostu mechaniczne, tak? Chodź, idziemy, bo jest nie, ten czas tak w kalendarzyku. Ale mina twoja mówi jakby co innego. Ja już od ładnych paru lat się zbieram o tym, żeby zrobić badanie, tylko bałem się po prostu o tym... No właśnie. Tego, co się dowiem. Z pewną przyjaciółką w zaufaniu... Ona wiedziała o tym, że się tego boję. Mhm. Miała ze mną iść, tylko że to odkładałem kilka z tygodni na tydzień, z miesiąca na miesiąc, aż w końcu nie poszedłem, bo się bałem. Tego, co się dowiem. Czyli rozumiem, że jak ci dogryza twoja własna żona, to potem się jej odgryzasz i mówisz o tej nadwadze, tak? No właśnie, bo co chwilę tylko ale słyszę, wiem, że... weź schudnij, weź się w gaź, rób coś z sobą, a to też nie jest takie proste, tak? Szczególnie jeśli on zaczyna mi dogryzać, weź coś z sobą, zrób, ale zaczynamy wiem, się kłócić i znowu możliwe, lecę do lodówki. Jak się poznaliśmy, 20 kilo mniej miałaś, tak? No ale miałam inną pracę, tak? Inny tryb życia prowadziłam. A, to ty? No ja. Teraz sobie tą sukienkę, to nawet nie marzę o tym, żeby wejść.
To co się stało, że zaczęło tych kilogramów tyle przybywać? Stresy, tak. Jak Dawida poznawałam, zaczęłam, pracuję na poczcie i na poczcie są wprowadzane kredyty i zaczęłam udzielać, być wyznaczoną osobą do udzielania tych kredytów. No a ja nie jestem osobą z naturą sprzedawcy, więc z jednej strony mnie ciśli sprzedawać. Jak najwięcej, a że ja nic. No to jeszcze bardziej, co chwilę jakiś dywanik. No to ze stresu, wiadomo, najlepszy przyjaciel kobiety, czekolada, tak? Później też kola, prawda? No dobrze, i kola, tak. Ile pijesz tej coli? Kiedyś popijałam nawet 2 litry dziennie, takie normalne z cukrem. Teraz Dawid mi zmusił do picia tej bez cukru, ale popijam tą z cukrem też. Po kryjomu. Jak jestem w pracy, albo kupuj sobie i chowasz, tak? Co jeszcze robisz po kryjomu przed Dawidem? No przede wszystkim ja obiadam się. Są kłótnie, awantury właśnie o te dzieci, o remonty, o inne rzeczy i gdy Klaudia jest zmęczona, no to wtedy... Ale no zrozum, że chciałam właśnie mieć po prostu tą rodzinę na początku, pełną, tak? Na żeby może to nas uspokoi, że, tak? Ty by sprzątać, prać, tak? A ja gotuję, robię zakupy, zmywa naczynia i będziemy mieli więcej czasu dla siebie. A teraz wychodzi na to, że posprzątasz i masz maniakalną właśnie obsesję względem tego porządku. No bo chcę, żeby był ten dom czysty, tak? Przygotowany. I dla ciebie, i właśnie na przyszłość dla dziecka, tak? Patrz, jak się zagadujecie nawzajem i nie zauważyliście, co przyniósł mi Paweł. Wyniki badania. Dawid? Ty bardziej się bałeś, więc ty idziesz na pierwszy ogień. Jak myślisz, Klaudia? No myślę, że będzie mógł. A ty? Nie wiem, gdzie tego szukać. Nie wiesz, jak to czytać? Nie wiem. Na szczęście Grzegorz Południewski, który konsultował samego ciebie. Nie wiem, gdzie czego szukać. I wyniki rozjaśni ci to, co jest tam napisane. Dawidzie, u ciebie sytuacja zdrowotna wskazuje na to, że nic strasznego się nie dzieje. Tak naprawdę wyniki te, które otrzymałem, wykazują potencjalnie normalną, fizjologiczną płodność. Cieszę się. Okazuje się, że nie trzeba było się bać. Misio. Hej. Okej? U mnie może być gorzej. Myślisz? No jednak nie wychodzi. To otwieramy, czy nie? Otwieramy. Dawid? Też tutaj nie bardzo, nie ma nic, czy można, tak? Klaudio, u ciebie już od okresu dojrzewania pojawiły się zaburzenia hormonalne. Te zaburzenia niestety ciągną się do tej pory. Nie zostały one jeszcze do końca zdiagnozowane, bo kilka rzeczy trzeba wyjaśnić do końca. Ale na pewno te wyniki, które otrzymałem i to, co wynika z badania, wskazuje na to, że te zaburzenia wpływają również na twoją płodność. Z tej też przyczyny tak naprawdę trzeba bardzo dużo popracować nad tym, aby przywrócić tą równowagę hormonalną u ciebie i wtedy dopiero pojawi się szansa na zajście w ciążę. Czyli mogę mieć ogólnie dzieci, tylko muszę się leczyć. Popracować. No. Czyli teraz obsesja na punkcie leczenia. Czyli odpuszczasz Dawidowi. Teraz sobie. To teraz, Karolu, ponieważ z obsesjami tak jest, że bywają szkodliwe, proszę cię, ratuj ten związek. Czy ci młodzi mogą się ucieszyć tym, że są nowożeńcami wreszcie? No tutaj mam wrażenie, że niestety jakby to dziecko przesłoniło wam miłość i uczucie. Ważne, żeby było uczucie w związku. Jeżeli będzie to między wami i będzie ta miłość, no to też są różne metody rozwiązania problemów. Można dziecko adoptować. Ważne, żeby to między wami było bezpieczeństwo, a tutaj tego nie widzę. Dlatego ja sobie myślę jeszcze jedna rzecz, że też pojawia się u ciebie, Klaudia, taka trochę niestabilność emocjonalna.
I ta obsesja i tak dalej, to nie jest zdrowy odruch. Idź, bardzo cię proszę, porozmawiaj z jakimś psychologiem. Zastanów się, poczuj się dobrze i bezpiecznie, żebyś nie musiała zajadać stresu. Dobrze. Za chwilę wypuszczę was oboje oczywiście do doktora Południeckiego, żeby jeszcze porozmawiać na temat tych wyników i ustalić, co robimy w pierwszej kolejności, tak? No i sugestia od Karola, rozmowa z dobrym terapeutą, która pozwoli wyciszyć ci się. Kochani, bardzo wam gratuluję. Dziękuję. Zapraszam do pana doktora. To Michał i Kasia zaledwie 4 miesiące temu. Nie wyglądają na szczególnie szczęśliwych. Może dlatego, że w dniu ślubu zaczął się ich kryzys. Kryzys ich małżeństwa. Niestety coraz częściej myślę o rozwodzie z Michałem, ponieważ po ślubie dużo się zmieniło. Michał o wiele częściej imprezuje, znika z domu na często kilka dni i kilka nocy. Gdy wraca, i tak jest praktycznie nieobecny, ponieważ wiecznie albo śpi, albo siedzi z telefonem, z którym się zresztą nie rozstaje, bo z telefonem śpi, z telefonem chodzi do łazienki. Dużo ćpa, pije. No i po prostu już mam tego dosyć. Nie jestem szczęśliwa, chciałabym się rozwieść. Miało być fajnie. Miała być moim kolegą. Byliśmy razem się bawić, imprezować. Czasami nawet mocniejsze używki. A po ślubie jak w więzieniu się czuję. Nie mogę wyjść na dwór, nie mogę wyjść z kolegami, nie mogę wyjść na piwo. Muszę się tłumaczyć, czy mogę wyjść w ogóle do sklepu. Tak to jest w małżeństwie. No niestety, nie wiedziałem o tym. Bo gdybyś wiedział? To może inaczej by się potoczyło wszystko. To nie dotarłbyś na własny ślub. Być może. Tak to tam prawie było. I tak prawie nie dotarł, prawda? Znaczy na ślub dotarł, ale na weselu go prawie w ogóle nie było. A gdzie byłeś na weselu? W swoim własnym oczywiście. Ze świadkiem. Gdzie? Trochę lataliśmy, trochę ćpałem. Gdzie lataliście? Po znajomych. Mhm. Dlatego tak mało tych zdjęć ze ślubu. Tak. Też. Znaczy ja mam sporo z innymi ludźmi, tylko nie z Michałem. Ale jak szybko się zorientowałaś, że nie ma twojego własnego męża na twoim własnym ślubie? Jak weszliśmy na wesele i był pierwszy toast, to już go nie było. Czyli nie byłeś na pierwszym tańcu? Nie. Nie było w ogóle tańca. Jak sobie wyobrażałeś małżeństwo, kiedy zbierałeś się do oświadczeń? No tak jak było przed małżeństwem. Czyli czasami sam zabawić się, imprezy. No a po małżeństwie, no już się wszystko ukróciło. Tylko, że ja mu tego nie bronię, ja nie mówię, że nie, w ogóle. Ja no, słyszałam, mu czasami że pozwalam gościa wychodzić. W więzieniu. Nie, czasami sama na przykład zadzwonię po znajomych, czy żeby gdzieś wyjść. Ja rozumiem, ale że nie jest to samo. Każdy człowiek chce też wyjść, pobawić się, ale to można być raz w miesiącu coś ze znajomymi, a on, dla niego się liczy tylko to. On jest raz w tygodniu w domu. A po co wracasz do domu? Przespać się. No a to w, nieprawda, to nie jest śpisz dom, pozostałe, nie, pozostałe noce nie śpisz? Nie śpi, bo ćpa. Nie do końca tak jest. Wyjdę na imprezę, no to mnie nie ma max dwa dni. Nie to, że mnie tam nie ma tydzień czasu i nie odzywam się. Po dwóch dniach wracasz. Tak, ale Kasia ma to czasem kontakt. I to też nie, że on idzie na imprezę, tylko on idzie, gra, ćpa i gra w maszyny. Czyli dlatego go nie ma. Tego nie to, że gdzieś imprezuje. No lubię grać. Zaczął przegrywać cały czas pieniądze w maszynach, zaczęły się długi. Zaczęły się problemy także z policją, wiecznie problemy, bo ktoś przychodził, bo jest winien temu i temu pieniądze, wiesz, na jakieś awantury, no to jak ja mu mogę wierzyć, jak ja za każdym razem, jak on wyjdzie, to ja siedzę w domu, się zastanawiam, co on robi tym razem i wróci i czego się dowiem. A kawalerski jak przeżył? Nie miałem. Nie miał, nie został wypuszczony, bo się bałam, że nie dotrze na ślub. No. Czyli całą noc przed ślubem grzecznie spędziłeś w domu? No nie tak grzecznie. To ale znaczy, byłem w domu. Ale w domu był. No, robił swoje też, naćpany i tak dalej, ale przynajmniej czyli był w domu. Czyli przysięgę małżeńską tak. Składałeś pod wpływem narkotyków? Tak jak moja żona. Czy ten ślub w ogóle jest ważny? Jest. No mam wrażenie, że chyba nie, bo gdyby powołać świadków, to może by uznać, że jednak nie do końca byliście świadomi tego, co podpisujecie. Nie, świadomi byliśmy. A jakim mężem jest Michał, kiedy jest już w domu? Śpi albo siedzi z telefonem. Bo wiecznie ktoś do niego pisze, dzwoni, musi zawsze z kimś porozmawiać, coś wytłumaczyć. Także, zachowujesz się jak biznesmen. Nieprawda. Tak, a ona jak tak, rozmawia z matką swoją, płynia przez telefon, to też jest dobrze. A ja rozmawiam z mamą. A ja rozmawiam z kolegami. Ale o czym?
No dobra. Jest człowiek interesu wręcz, biznesmen prawie. No właśnie, więc o jakich interesach... biznesów nie widać. I jakich interesach mówimy? Dlaczego one nie przynoszą pieniędzy? Skarżyła się twoja żona, że nie ma z tych twoich rozmów żadnych pieniędzy. No bo większość zazwyczaj przepuszczam w maszyny. Czego nie ukrywam. A skąd masz na maszyny? Do niedawna pracowałem jako ochroniarz i nie było w tym żadnego problemu. A dlaczego przestałeś być ochroniarzem? No bo mnie sam zrezygnowałem praktycznie. Wyrzucili cię za co? No za narkotyki. Chyba słusznie. No nie przeczę, że nie. Ile dajecie sobie jeszcze czasu? Nie wiem, maksymalnie Michał daje pół roku. Michale, będziesz walczył, czy wybierasz kawalerskie życie z kumplami? Nie, to życie to jest... kawalera za... Dlaczego ja mam coś tylko dawać od siebie? A co dajesz, przepraszam? Do tej pory? Nie, co ma dawać, bo ty mu będziesz zakazywała spotkań. Co w takim razie twoim zdaniem powinna zakazuję zrobić? Więcej taka? Zaufania. Kasia powinna dać ci więcej... No tak, ja bym dała zaufanie dwulatkowi, żeby poszedł sobie pospacerować po autostradzie. No ale to nie znaczy, że nie mogę wyjść z kolegą na piwo. To jest chore przecież. I tak wychodzisz, co za zakaz? No ale jak wychodzę, to muszę się o to wykłócić. Po co ci żona? No właśnie, o. No bo tak trzeba. O. Po co mi kobieta w ogóle? No po co? No bo ją kocham. Właśnie. Tak samo jest po to żona, bo ją kocham. A po co ci mąż? No, kocham go, no ale nie jest łatwo z nim żyć. No z tobą też nie. A teraz wyobraźcie sobie, że jeszcze jest dziecko. No Kasia chce jeszcze dzieci. Więcej. Nie wiem, jak się nie zmieni, no to nie. To znaczy, że dopuszczasz taką myśl, że to dziecko się pojawi? No chyba wiadomo, każdy kobiety, każdy chce mieć, prawda? Z Michałem? Z normalnym Michałem. A znasz takiego? Kiedyś był. Albo może udawał, nie wiem, ale był. I wtedy gotowa byłabyś z nim zajść w ciążę? Dlatego się wtedy zgodziłam też na ślub. A dzisiaj? Dzisiaj bym się już nie zgodziła. I to wyobraź sobie, że okazuje się, że jesteś w ciąży. Ja bym sobie poradziła. No ja bym dziecka nie zostawił. Może wtedy bym się zmienił, tego nie wiemy. Ale dziecko to w końcu jakaś odpowiedzialność, prawda? Wpływa na człowieka inaczej. Ludzie psa ci kupiłam, to też jest odpowiedzialność, co? Zostawiasz go na 3 dni. Ale to nie jest dziecko. Gdyby mnie nie było, to co? No ale żywa istota. A kto chciał tego psa? No, ja. Taki zakochany w bulterierach jest, to mu kupiłam bulteriera. I zostawiasz go sama pas? Nie, no Kasiu nie, no przecież, bo wiesz, czyli ja tak samo będzie z dzieckiem. Też Kasia jest odpowiedzialna i wiesz, że z nią można mieć dziecko, bo ona się zajmie. Słuchajcie, Kasia daje Michałowi pół roku. Pytanie do was, droga Lożo, brzmi, czy Kasia słusznie Michałowi daje ten czas na zmianę? Wszyscy oddali swój głos. Jedna osoba powiedziała, że ma sens te pół roku. Kto powiedział, że przez te pół roku Michał mógłby się zmienić? Ja. A dałem tylko odpowiedź na tak, żeby i pierwszy zabrać głos, bo aż mnie tutaj trzepie. A, czyli to był jakiś zabieg tylko. Też, ale nie, wytłumaczę, dlaczego powiedziałem tak, bo prawdopodobnie te pół roku wystarczy służbom polskim stwierdzić, że wasz związek jest nieważny. Tak mi się wydaje. Nie jestem jakimś specjalistą w prawie, ale według mnie wasz związek jest nieważny, ponieważ obydwoje byliście pod wpływem pewnych środków. I nie mówcie, że skończyliście tam imprezę o któryś, a ślub braliście o któryś. Więc tak jest moje zdanie, a więcej nie będę mówił, bo musiałbym chyba coś albo wyjść stąd, albo coś zrobić. Aj, broń Boże żadnych dzieci, broń Boże. Nawet znaczy, tego psa się... powinniście oddać. Ale wiesz co, to znaczy, nie, mogę powiedzieć? Mhm. Psa weź ty, bo jesteś ładną, atrakcyjną, mądrą kobietą i uciekaj jak najdalej, jak najszybciej od niego. A ja właśnie bym tutaj, nie, a ja z drugiej strony, wiesz co, prosi się powiedzieć, widziały gały, co brał. Mhm. Wiesz co, zastanawiam się, słuchając was, powiedz mi chociaż jedną zaletę mężczyzny, którego wybrałaś. Jedną zaletę, bo ja powiem szczerze, siedzę tutaj i słucham i po prostu ja od takiego faceta, przepraszam cię bardzo, uciekałabym daleko, na pewno bym się z tobą nie wiązała, bo nie jesteś facetem do życia. Kasiu, wymień zaletę Michała. Przekonaj mnie. Kiedyś było inaczej, kiedyś o mnie dbał, troszczył się. A teraz pytanie do ciebie, co się stało, że przestałeś być fajnym facetem, a jesteś
Narkotyki. A jesteś... A czemu Kasia nie przyznaje, że ona też brała narkotyki i... Ale nie, no pytam, to zapytałam ciebie. Koledzy. Ale to tylko koledzy są ważniejsi, czy kobieta, którą, jak to nazwałeś, kochasz? Dzisiaj, jak na złość Michałowi, ekspertem jest człowiek, który jest specjalistą od uzależnień. No to uzależnień, które tak naprawdę niszczą, a ty twierdzisz, że dają dobrą zabawę. Czy małżeństwo Kasi i Michała da się uratować? Jeżeli mamy cokolwiek ratować tutaj, to trzeba by zacząć na początek od czegoś takiego, żeby Michał, mam wrażenie, że nie dorosłeś do małżeństwa w tym momencie. Generalnie nie widzisz tej przyszłości wobec dziecka i tak dalej, ciebie jako odpowiedzialnego człowieka. I chłopie, zacznij od leczenia. Idź człowieku na odwyk, bo masz problem. Masz problem i z amfetaminą, i masz problem z grami, i masz problem z kumplami. I to, ja to nie wiem. Będzie łatwe w twoim przypadku. Natomiast być może to doprowadzi do tego, że kiedyś, za kilka lat twojej intensywnej pracy, będziesz odpowiedzialnym facetem i będziesz w stanie zadbać o dziecko i o żonę. Bo potencjał w Michale jest. Tak, potencjał jest, natomiast trzeba pracować, żeby go wydobyć. Więc jeżeli dzisiaj powiedziałeś, mam problem, to wykorzystaj to. Ja ci, oczywiście, jeżeli uznasz, że to jest dla ciebie szansa, dam adresy miejsc, których możesz. Ja znam. Te miejsca, ale nie zagrzałeś tam długo, więc może trzeba znaleźć inne miejsce. A może potraktować ten dzień jako początek nowej drogi. Dziękuję. Dziękuję. Za wartość. Rok temu Aldona i Mariusz wzięli ślub cywilny. Kościelny miał być niedługo potem. Minął rok i nie dość, że kościelnego ślubu nie będzie, to oboje poważnie zastanawiają się nad rozwodem. Przed ślubem było inaczej. Pracował, tak. Bardziej się nad tym wszystkim starał, żeby było w porządku. Razem na ten ślub zarobiliśmy. No i stwierdziliśmy na wakacjach, że możemy spróbować, tak? Jak się układa przed ślubem, to się pewnie ułoży w trakcie ślubu, tak? A to się stało odwrotnie. Zaczął się lenić, po prostu do pracy przestał chodzić. Albo jak mu się nie podobała stawka godzinowa, to po prostu nie przychodził do niej. Kocham Aldonę i chciałbym coś zmienić w niej też, żeby mi gadała. Też po prostu no, szukam wszystkiego, żeby po prostu było dobrze. No. A jak nie przestanie gadać? No to no nie wiem, no to wtedy pomyślę o rozwodzie. No. Czyli rozwód bierze pod uwagę każdy z was. A kto częściej straszy rozwodem? Częściej straszy rozwodem Mariusz, ponieważ... Co, ty przecież powiedział, odkocham ją. Tak, kocha, ale jeśli chodzi na temat, jeśli mówi się na temat pracy, no to już jest karta przetargowa. No, czyli ty drążysz temat pracy i wtedy tak, ty się uruchamiasz. Tak. No tak, tak. Znaczy, no, chodzi o to, że ja mam taki charakter trudny, że po prostu też jak nie pójdzie po mojej myśli to coś, ja tam jak już się pokłócę czy coś, no dobra, no to tam traktujesz to Mariusz jak kartę przetargową. Rzucam obrączką, tak. Ale nie, to jest taki gest tylko, czy naprawdę zdejmujesz? Naprawdę, naprawdę zdejmuję obrączkę, oddaję mi ją, albo rzuca gdzieś w domu. Przecież wy nie mieszkacie razem, to po czyim domu rzuca tę obrączkę? Najczęściej po Mariusza domu, bo zmusza mnie do tego, żebym czasem u niego nocowała, tak? Gdzie... Jak to zmusza? Przecież to jest twój mąż! No, ale zmusza, bo ja nie chcę. Nie, no my chcemy być razem, no to raczej ja chcę po prostu spędzić noc z żoną czy coś, no i ona nie chce, bo ona krępuje się tam z mamą, tak? No i po prostu, no... Krępuje się tego, że ty mieszkasz z mamą? Tak, tak, ja mieszkam w jednym pokoju, z kuchnią, tak? Gdzie on mieszka razem z mamą w jednym pokoju, tak? I jak ty przychodzisz na nas do męża, to mama wychodzi do kuchni? Po przerwie. Ja chciałabym, żeby po prostu Mariusz przestał chodzić na te automaty, jak zarobi, czy tam weźmie od ciotki swoje pieniądze. W najbliższy piątek kobiety, które ostatnio przytyły i ich zrozpaczeni mężczyźni. No na przykład w takim zdjęciu też dobrze było. No tu po ślubie nawet też. Nie ma tego, co było wcześniej, a po prostu. Ona ciągle je. To nie są tanie rzeczy. Brzuch jej rośnie, tu jak też. Kupiłem jej elektroniczną skakankę, buty do biegania. A to wszystko po to, żeby lepiej wyglądała, bo to jest ważne. Ewa, zobacz, ja jestem gruba? Nazywa mnie grubą świnią, tłustą krową. Kiedy ty do mnie mówisz na przykład, ty świnio,
A za chwilę mówisz do mnie, ja cię kocham, chodź do łóżka. No to słuchaj, nie, no to... Nie, to nie jest tak, że za chwilę. Ja dbam o nią. Jak własną kobietę odchudzić tak, żeby jej nie obrazić? Rozmowy w toku w piątek 26 lutego. Czy on wygląda na Brada Pitta? Aldona i Mariusz są od roku małżeństwem, ale oboje myślą o rozwodzie. Dlaczego tak się między nimi popsuło? I jak ty przychodzisz na nas do męża, to mama wychodzi do kuchni? Nie, też śpi w jednym pokoju razem z nami, więc to jest trochę krępujące. Nie czujesz tego, że twojej żonie może to przeszkadzać? On wie o tym, no ale... No ja wiem, ale bo tak trochę... Wiedzieć to jedno, a czuć to drugie. Wymuszam troszkę, może mówię tak, no nie będziesz nocowała, no to po co tyś głupi, rzutam tą obrączkę, bo to było na moje, mówi, tak? Albo mówi, że koleżankę sobie sprowadzi, bo ma jeszcze wiele numerów, zagląda telefonu. Jeśli nie będziesz u mnie nocowała, to sobie zaraz... A to nie bardzo, ja to mówię tylko tak specjalnie, żebyś to była po prostu w tym, tak? A ile masz tych numerów? W ogóle teraz nie mam żadnych, bo no nie mam numerów, tak? Co miałam znaczy nie wcześniej. Mam, jak mam? Masz na kartce, Mariusz, wiele razy mi pokazywałeś. No nie mam, no to nieprawda. To jest taka kartka nieprawdziwa? Spreparowane są te numery, imiona? Nie, po prostu, no nie, może po prostu coś napisałem. No nie ma, tak? Ani no, w telefonie też nie ma, tak? Ty wyobrażasz sobie, że mamy Mariusza, że w ogóle przychodzi jakaś obca baba do was, do niej, do domu i ona śpi i on śpi, jej syn, z tą obcą kobietą, mimo że ona wie, że ty jesteś żoną? Tak, ale... Jego mama, tak zarówno jak i moja mama, były przeciwne temu wszystkiego, żeśmy brali ślub. Nie odpowiadały mojej mamie Mariusz, ponieważ jest agresywny, jak czasem wypije, tak? Jest dumny z siebie i tak jak on chce, tak musi być. Wszystkim dyrygować. A ty dlaczego nie podobasz się mamie Mariusza? Nie ma jakiegoś... Przykładowo, jak byliśmy na grillu i on się pokłócił z mamą na temat, że on nie będzie pił, tak? A matka mówi, nie pij, on będzie później pił, tak? W kółko Macieju, tak? No. I później była taka sytuacja, że ja byłam z koleżanką, bo to koleżanka nas poznała ze sobą, tak w ogóle. Się spojrzała na koleżankę, jakiego mama ze mną rozmawiała. To mówił jego mama tak, to ty się zakochałaś w koleżance czy w Mariuszu? A Mariusz później dopowiedział, nie, bo Aldona powiedziała, że ty jesteś lesbijką. Jak ci to przyszło do głowy? Którędy? Tak jest zawsze, jeśli się pokłóci. Zawsze coś powie, że ja coś mówiłam. To ciekawe, bo twoja mama akurat takich najgorszych, jak my z nią rozmawialiśmy, rzeczy o Aldonie nie mówiła, wiesz? Ja chciałabym, żeby po prostu Mariusz przestał chodzić na te automaty, jak zarobi, czy tam weźmie od ciotki swoje pieniądze. To mamy kolejny problem. Nie dość, że nie jesteście razem, nie mieszkacie razem, nie współżyjecie praktycznie, no bo się nie da, to jeszcze słyszę zarzut automatów. Tak. I tak jest no stop. A było tak przed ślubem? Było, ale nie często. A teraz jak idzie gdzieś koło automatu, o patrz, siódemki. Od razu tam idzie, jak ma pieniądze. Zamiast 80 zł, jak na przykład wygra, a wsadzi, nie wiem, stówę czy dwie, zamiast wyjąć, to on po prostu jeszcze wkłada w te automaty. A skąd ty masz pieniądze, jak nie pracujesz? Nie, wcześniej jak pracowałem, czy jakieś, no miałem ostatnio pracę, jakieś takie dorywcze. Od ciotki bierze, takie swoje, takie dorywcze, jakby czy po prostu od cioci też tam i po prostu miałem też pieniądze swoje odłożone i tak po prostu no, czasami tam gram, tak. I ciocia ci czasami daje na automaty? Często Mariusz gra. Nie, no, ona daje mi pieniądze na inny cel. Ona daje mu pieniądze na przykład na taki cel, że do na kina, jedzenie, czy tak. Jedzenie, czy na coś. Nie, bo do kina rzadko idziemy z twojej cioci pieniędzy. Jedynie ty cioci mówisz, że idziesz na randkę z własną żoną. No nie, ja mówię, że chcę na kino czy na coś i czy a po prostu ta ciotka już mu nie wierzy. Coś, tak, no. Nie wierzy mu w to, co on mówi. I często pisze do mnie, czy taka jest prawda, czy nie jest prawda. Czyli to ciocia cię utrzymuje, a tak naprawdę to ty jako głowa rodziny powinieneś też dokładać się do waszego wspólnego budżetu. No ja się staram, tak? Szukam pracy. Starasz się, jak ty częściej siedzisz na automatach i chodzisz do cioci. No też nie. Chodzisz tam... do cioci wybierać pieniądze. Nie, no tak nie jest. No. Jak nie jest, tak jest. Nie jest tak. Ja się z tym nie zgodzę. Nie, ja po prostu no, szukam pracy, tylko też problemem szukasz jest tak, to, by jej nie znaleźć. Karalność też moja. No nie no. Bo często chodzisz po internecie, patrzysz... No tak, nie. Ile godzin prac publicznych musisz jeszcze odpracować? 120 godzin muszę odpracować. No przecież to coś już odpracowałeś, przecież już zacząłeś. Wcześniej odpracował, ale teraz znowu się to samo zaczęło. Dwie, trzy godziny. Czyli co się samo zaczęło? Sąsiad dzwoni na policję, tak? Mhm. Że on głośno słucha muzyki. Po 22:05 przyjeżdżali.
Mariusz, zamiast, nie wiem, porozmawiać z nimi, tak, przyjąć na przykład ten mandat albo, nie wiem, nie zgodzić się w jakimś sensie, to on po prostu woli się z nimi wykłócać. Przecież już raz dostałeś karę za obrażanie policjanta. Wiesz, jak to smakuje. 120 godzin do przepracowania i jeszcze się z nimi kłócisz? A wcześniej miał 500 do przepracowania. Słuchajcie, rok od ślubu, a oboje zastanawiają się nad rozwodem. Nie mieszkają razem, przypominam. Każdy mieszka u swojej mamy. Jak wykorzystać 3 miesiące, bo tyle Aldona daje temu małżeństwu? Czy warto walczyć o małżeństwo? Nie ma sensu umawiać się na ślub kościelny. Nie, rozwiązać ten prędzej ślub cywilny. No szkoda, że oni w ogóle... To nie jest małżeństwo? Papier to nie jest małżeństwo. To, ale tak, no, ale zawsze się buduje związek wtedy, kiedy tak, mamy gdzie mieszkać, tak, mamy jakieś zaplecze i mamy jakiś pomysł. U was tak, ani jednego, ani drugiego. No, ale jest miłość, ludzie. No dobra, ale miłością no, ale się nie wykarmimy, miłością nie... No, co... Widocznie nie ma na tyle tej miłości, skoro już po 4 miesiącach zastanawiacie się nad rozwodem. Gdyby to naprawdę była wspaniała miłość, no, aż po grób, to teraz umielibyście znaleźć złoty środek, a nie zastanawiać się nad rozwodem. Miłość, miłość jest, tylko no, po prostu są te rzeczy, które... No, no Mariusz kocha swoją żonę. No idź do pracy, chłopie, i słuchaj krytyki. Planuję, tak. No. Karolu, czy ty też będziesz takim materialistą i będziesz im wypominał to, że nie mają mieszkania, a on nie ma pracy, czy dostrzeżesz jednak potęgę miłości? No udaje się to wtedy, kiedy osoby są dojrzałe i wiedzą, że tak naprawdę małżeństwo polega na kompromisie dwojga ludzi i pracy nad wspólnym budowaniem po prostu tej relacji. Wiesz co, ja Aldona chciałbym tutaj wesprzeć cię i stwierdzić, Mariusz, jednoznacznie. Tylko idiota jest w stanie wierzyć, że jest możliwość zarobienia grając w maszyny. Nie ma takiej możliwości. No ja myślę, że jest nadzieja. No. Nadzieja na co? Na to, że można zarobić? Znasz kogoś, kto zarobił na maszynach? Nie, nie. No, no i dziękuję. Nadzieja na to, żeby to uratować i po prostu żyć. Czy jesteś w stanie iść do pracy? Tak. Zobaczymy, no, co z tego wyjdzie. Ja wierzę, co, że ty mówisz słowo, ja to jest też słowo. Proszę, co z tego wyjdzie. Jeśli twój związek przeżywa kryzys, ale chcesz o niego walczyć, to daj sobie pomóc. Wejdź na naszą stronę i zostaw do siebie kontakt. Nie zostawimy go bez odpowiedzi. Dziękuję, że byliście z nami i zapraszam na rozmowę w toku.tvn.pl. W następnym programie. Kobieto, przestań mnie zdrowo żywić. Jest gotowany i jest tylko leciutko podpieczony. Mnie zbiera na wymioty, tak? Ja po prostu coś trawałam żywiacz. Mnie ciągnie na żyganie. Owoce dodają do mięsa smaku. Nie, broń Boże, smaku dodają panierki na przykład. Nie chcę mieć tego eko, tak? To żyło i miało też uczucia. Za dużo najadła się tych zielonki i po prostu się przepędza w głowie. Ja poproszę coś innego, jakiegoś kurczaka, coś takiego mógłbym poprosić. Czy można jeść i zdrowo, i smacznie? Rozmowy w toku. Prawdziwi ludzie, prawdziwe historie. Już jutro o 15:00.